Chiny są największym producentem, importerem i konsumentem wieprzowiny na świecie. Ze względu na rozprzestrzenianie się ASF-u w tym kraju, pogłowie świń zmniejszyło się o ponad 1/3. Taka sytuacja spowodowała znaczne ograniczenia produkcji mięsa wieprzowego w Chinach, wzrost importu produktów wieprzowych, a w konsekwencji również ich cen. W ostatnich tygodniach obserwujemy jednak znaczne spadki cen wieprzowiny w Chinach. W połowie czerwca, według notowań chińskiego Ministerstwa Rolnictwa, cena chudej wieprzowiny płacona producentom wynosiła blisko 19 chińskich juanów i była aż o 58% niższa niż przed rokiem. Jest to najniższy poziom cen od 2019 roku. Spadek cen wynika głównie ze zwiększenia produkcji wieprzowiny w państwie środka w związku z odbudową pogłowia świń, a w konsekwencji z mniejszego importu. Jak podaje agencja Reuters, w maju import wieprzowiny przez Chiny wyniósł 370 tysięcy ton, czyli o ponad 2% mniej w relacji rocznej. Jednocześnie wysoką dynamikę wzrostu odnotowano w przypadku importu zbóż paszowych, co może świadczyć o wzroście pogłowia trzody chlewnej, realnym wzroście i wzroście zapotrzebowania na paszę. Spadek widoczny jest również w przypadku kontraktów terminowych na chińskiej giełdzie Dalian. Kontrakty te zostały wprowadzone na początku roku i ich celem było ustabilizowanie silnej zmienności cen wieprzowiny na rynku chińskim. Natomiast nastroje inwestorów pogarsza fakt, że coraz lżejsze tuczniki trafiają do ubojni, co świadczy o tym, że również oczekiwania samych producentów trzody chlewnej w Chinach dotyczące przyszłych cen żywca są coraz mniej optymistyczne. Tak silny spadek cen na rynku chińskim sugeruje, że chiński popyt na wieprzowinę z importu może ulec dalszej obniżce, co może wywołać presję na ceny również na rynku unijnym.